że potrafimy i chcemy jako nadrobić to wszystko, co nie zawsze z naszej winy, zazwyczaj, nawet nie z naszej winy, nasze obecne na pewno zostało zapomniane przez lata 40, 50, 60, 70 i dalej. Ale równocześnie pamiętajmy o tym, że nadrabiając tę przeszłość, niesprawiedliwym słowo, nadrabiając tę przeszłość, myślą o moment i świętują to w mierze, żebyśmy nie zapomniali o wszystkim niezłomie. Żebyśmy nigdy nie zapominali o najgorszym domu dusza. Tych, którzy byli w powstaniu warszawskim, tych, którzy byli w armii krajowej. Tak sobie pomyślałem, jako konkluzję tego krótkiego słowa, człowieka, który został nam ostatnio przybliżony przez film, przez Jan Zieje. Wielki pan, wielki człowiek. Wielki człowiek Soboru Watykańskiego II w czasie przed Soborem. Wielki patriota, wielki miłośnik prawdy, dla którego przekazano niezabijanie poświęcenie. A mimo to, ten człowiek towarzyszył polskiemu żołnierzowi w całym swoim życiu. Został wyświęcony na księdza jako 22-letni młody człowiek w roku 1919. Rok później przeszedł całą batalię Bitwy Warszawskiej. Jako bohater wraz z żołnierzem, ratując życie żołnierzy, walczył do domu Polski przed nawałem. Ten człowiek, jako 42-letni ksiądz, brał udział w całej batalii Brzyzina 1939 roku. Ten człowiek był przez kilkanaście miesięcy kapelanem Armii Krajowej podczas wojny. Ten człowiek był kapelanem Powstania Warszawskiego, który przeszedł na obrzeża Warszawy wraz. I ten człowiek towarzyszył prześladowanym przez UPA potem SB żołnierzom, nie tylko żołnierzom, ludziom niezłomnym, odważnym, nieuczynnym i walczą.
chciałbym przede wszystkim podziękować i powitać. Podziękować jak zawsze eminencji, księdzu kardynałowi, który nam towarzyszy od samych początków naszego społecznego komitetu, gdyśmy powstali w 2011 roku. Był udolny w sposób obywatelski, traktując to jako powinność obchodzić ten dzień 1 marca. Zawsze spotkaliśmy się tutaj, tak jak dzisiaj się spotykamy. I eminencjo, bardzo, bardzo za to spotkanie. Dziękuję i księdzu kardynałowi, i oczywiście księdzu proboszczowi, księdzu Bogdanowi za tą otwartość Kościoła dla żołnierzy wyklętych. Ale wyklęci to także wśród nas obecni. A chciałbym w związku z tym prosić Państwa o gromkie oklaski na rzecz tych, którzy są z nami. Tu siedzą po tej stronie Nawy, a szczególnie jeszcze raz bardzo dziękuję.
Eminencjo za te nasze spotkania. Mam nadzieję, że one także zostaną tutaj na trwale upamiętnione. Oby tak się stało. Jak zawsze warto się pomodlić, żeby w tej katedrze także było miejsce na to, by żołnierzy wyklętych uhonorować w sposób specjalny. Liczymy na to, że tak się stanie. Dziękuję bardzo. Arsene!